Plecenie wianków z pewnością można zaliczyć do najstarszej polskiej tradycji, sięgającej nawet czasów kultury Słowian. Obecnie ten piękny zwyczaj jest raczej mało popularny, dlatego też jego propagowaniem zainteresowały się panie zrzeszone w Stowarzyszeniu Miłkowianie, organizując specjalne warsztaty. Odnawiamy te wszystkie stare, starodawne, tradycyjne świętowania i myślę, że mobilizuje nas do kreacji jakiejś, do wspólnego działania i do poznawania czegoś, co było kiedyś. A kiedyś było zupełnie inaczej. Chciałoby się powiedzieć, że piękniej. Mama uczyła, jak robić wianek z polnych kwiatów, do tego służyły stokrotki, margerytki, trawy i zioła, które były akurat pod ręką. I każda dziewczynka wtedy umiała pleść wianek, bo mama zadbała o to, żeby nauczyć tego. A już to nowe pokolenie jakby zapomniało o tym, że te wianki się plotło dawniej, pletło. I teraz my chcemy to przypomnieć, chcemy przybliżyć, że na Matki Boskiej Zielnej zioła wykorzystywano, a także na świętojańskie święto też były puszczane wianki na wodę. I te puszczanie wianków na wodę mieliśmy już w naszych działaniach, a teraz pleciemy wianki na Matki Bożej Zielnej. Pamiętajmy, że dawniej wianek li tylko nie był ozdobą na głowie. Proszę nie zapomnieć, że wieńce laurowe były też właśnie w starożytności, które oznaczały władzę, potęgę i mądrość. Natomiast w kulturze słowiańskiej to przede wszystkim symbol niewinności i dziewictwa. I kiedyś tylko młode panny mogły zakładać wianki. No troszeczkę dzisiaj inaczej zmodyfikowaliśmy ten zwyczaj, zmieniliśmy ten zwyczaj, ale bardzo dobrze, że nadal jest ta tradycja podtrzymywana. Jednym z najważniejszych świąt, gdzie wianki spełniały ogromną rolę, to Noc Świętojańska, nazywana także Nocą Kupały. Gdzie każda panna wiła swój wianek po to, aby ten kawaler wymarzony mógł później go wyłowić i odnaleźć. I tak jak tu panią wspominałam, dochodziło do różnych sytuacji, nie daj Boże ten wianek gdzieś się przywrócił, zgasła świeczka albo zatonął, no to nie wróżyło to dobrze młodej dziewczynie, albo kłopoty jakieś miłosne, albo że w danym roku nie wyjdzie za mąż. Dla pań, które chciałyby spróbować uwić tak piękne wianki, mamy dobrą wiadomość, że nie jest to takie trudne. Jeżeli człowiek ma wyobraźnię i pofolguje sobie, to kilka kwiatów złożyć, pospinać sznureczkiem czy drucikiem, myślę, że nie ma żadnej filozofii. Wianki uplecione podczas zajęć można podziwiać w Domu Kultury Ekran w Miłkowie. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór.